Dzień dobry, witam wszystkich na ostatnim wykładzie w pierwszym dniu. Ten wykład jest o tyle trudny, że to jest ostatni wykład przed imprezą, w związku z tym pewnie połowa już tam się rozgrzewa. A ja mam w związku z tym taki bardziej lajtowy temat, którego jeszcze nie było, bo było w różnych rzeczach, pakietach, vendorach, atakach i innych rzeczach, natomiast jeszcze nie było nigdy na pewno go o zajęciach plastycznych. Nazywam się Robert Ślaski, jestem w firmie Attende głównym konsultantem do spraw architektury sieci, czyli rzeczy trudnych, dziwnych i niewykonalnych. No i cóż, to właśnie dlaczego taka prezentacja? No, po pierwsze, to właśnie jest dużo takich prezentacji, na których wszyscy ziewają, a nie ma żadnych kolorowych obrazków, więc postanowiłem to zmienić. Również dlatego, że tak naprawdę mam się czym pochwalić, ponieważ uczestniczyłem w wielu projektach dobrych, wielu projektach trudnych i w wielu projektach złych również. W związku z tym mam trochę doświadczenia w różnym spektrum zaawansowania. No i generalnie jest tak, że tak naprawdę można powiedzieć, nie znam żadnego projektu, który by się kończył dokumentacją bez żadnego obrazka. Natomiast znam bardzo dużo projektów, które się kończą dokumentacją w postaci obrazka bez kawałka tekstu. I moim zdaniem drugie podejście jest dobre. Nie jest idealne, ale jest dobre. Więc chciałem pokazać, jak można różne rzeczy w sposób mniej lub bardziej dziwny udokumentować. Standard disclaimer jest przede wszystkim taki, że z plastyki zawsze miałem w okolicach trójki plus, ale to pewnie głównie dlatego, że tam się rysowały jakieś tam krzaczki, osiołki i inną przyrodę ożywioną lub nie, natomiast nie było jeszcze żadnych schematów sieci, routerów i innych rzeczy, które lubię najbardziej. Poza tym to, co pokażę, to są tak naprawdę oczywiście wypracowane wyciągnięte z rzeczywistych projektów rysunki i zasady. Ale oczywiście to są moje zasady. Ja nikogo nie zmuszam, tak? Pokazuję, co można zrobić. Jeżeli chodzi o rysowanie, zawsze, w szczególności dokumentacji, zawsze jest tego typu problem, że jak z każdą sztuką, sztuka to jest podejście indywidualne. Natomiast jeżeli ktoś ma potem z tego korzystać, no to niestety musi to być w jakikolwiek sposób czytelne, tak? Może ktoś sobie wymyślić swój niesamowicie fantastyczny sposób rysowania i dokumentowania, tak jak na przykład ja to robię i uważam, że to jest najlepsze. Ale inni popatrzą i popukają się w głowę, no zaraz, nie, to się po prostu nie nadaje, tak? Bo to jest, my tego nie jesteśmy w stanie rozczytać, może mamy jakieś inne zwoje mózgowe. Więc jeżeli pracujemy w zespole, to zawsze swoje talenty najpierw skonsultujmy, żeby potem wszyscy, tak jak mi się to również zdarzyło, dostając dokumentację obrazkową do ręki, dziwnych wyrazów nie wypowiadali. Jeżeli chodzi o narzędzia, generalnie są różne narzędzia do rysowania, każdy ma swoje. To nie są jakieś skomplikowane zasady. Ja stosuję Visio. No bo tak zacząłem i tak to robię, jest to jakiś tam standard lub nie. Ale każde narzędzie, które pewne podstawowe zasady spełnia, czyli obiektowość, możliwość tam dowiązywania połączeń, jakąś hierarchiczność, archiwizację, wersjonowanie i tak dalej, da radę. No to idźmy po tych moich najlepszych na świecie zasadach. Przede wszystkim podstawowa rzecz. Jak ktoś kiedykolwiek rysował, to zna podejście pod tytułem mamy routerek w postaci, no, każdy wektor ma to swoje, prawda, żeby się wyróżnić. Mamy routerek w postaci takiego kółeczka mniej lub bardziej ładnego i do tego kółeczka dowiązujemy sobie druciki, prawda? No każdy coś takiego widział. To jest super fajne, ale w momencie, kiedy tych drucików mamy 3 góra 4. Jak tych drucików mamy więcej, to zaczynamy się broić mniej więcej to, co jest pokazane na tym przykładowym rysunku z lewej, tak? Czyli robi nam się kaszka informacji.
Ja mam drugie podejście, mianowicie rysujemy cały ten nasz router w postaci takiego jakby schematu blokowego, tak? Czyli po prostu można powiedzieć, pomijamy delikatnie to, co vendorzy nam tu oferują w postaci swoich ikonek. Rysujemy sobie normalny kwadracik, on to może być zaokrąglony, kolorowy, różowy, nieważne. Natomiast przedstawia nam reprezentację urządzenia. Co więcej, ma w środku trochę miejsca, żeby również część informacji umieścić w środku. No i umożliwia nam zrobienie takich fajnych rzeczy, jak na przykład wstawienie tutaj drugiego kwadracika, który w tym przykładzie obrazuje nam, że w tym routerze jest VRF i od razu widać na pierwszy rzut oka, że które interfejsy są w jakim VRF-ie, czego nie widać z tej strony. Ja to preferuję, ale tak jak powiedziałem, nikogo nie zmuszam. Drugi problem jest z takimi pięknymi ikonkami urządzeń, które każdy vendor czuje się zobowiązany dostarczyć i oczywiście pół biedy z takim pudełkiem. Natomiast oczywiście do tego pudełka są jeszcze ikonki kart, do każdej kart są jeszcze ikonki slotów, portów. Generalnie to wygląda naprawdę mega profesjonalnie, jak się to narysuje, tylko ma jedną wadę, jest kompletnie bezużyteczne dla inżyniera. No chyba, że tak jak tutaj po prawej stronie rysujemy sobie jakąś szafę i chcemy tak panu Kaziowi od elektryki od razu pokazać, który kabelek w którą stronę urządzenia wychodzi, tak? Bo on za bardzo nie trawi obrazku routera z VRF-ami, ale jak widzisz pudełko i że z lewej górnej strony powinien być kabelek, no to jest ok. I wtedy mu można powiedzieć, a wyrwij ten kabelek, prawda, przez telefon. I tylko wtedy moim zdaniem to działa. Kolory. Już pokazałem, mamy tu trochę kolorów na rysunku. Kolory są bardzo dobre, szczególnie dla sprzedawców wszelkiego rodzaju urządzeń drukujących kolorowych. Natomiast należy je stosować z umiarem. Co to znaczy z umiarem? No, o gustach się nie dyskutuje, każdy ma swoją wersję. Dla jednego człowieka trzy kolory na rysunku to już będzie za dużo. Ja uważam, że nie. I zaraz będą przykłady, które mam nadzieję to podkreślą. Co jeszcze? Metryczka i lęgana. Dwa takie często zapominane na rysunkach obiekty. Metryczka rysunku jest moim zdaniem obowiązkowa, chociażby w jak najbardziej prostej postaci. No i ta metryczka musi mieć jedną podstawową rzecz, wersję. Bo jak dostaję czasami rysunki, które mają dokładnie tą samą wersję, no ale ktoś tam coś poprawił i zapomniał aktualizować wersji, to normalnie tak mnie szlak strzela, że mam ochotę to wyrzucić do kosza i kazać mu to jeszcze raz narysować. Więc metryczka jest obowiązkowa. Legenda, to zależy. Ja potem pokażę, że często możemy się dopracować z całego zestawu obiektów i mniej więcej od razu wiadomo, że obiekt standardowy znaczy to, co znaczy. Natomiast kiedy mamy jakieś niestandardowe obiekty, tak jak tutaj na tej legendzie przykładowej, legenda jest obowiązkowa. Wtedy rysunek się po prostu sam z siebie komentuje. Nie potrzeba żadnych dodatkowych informacji. Tutaj mamy pokazaną walkę między rysunkiem, który zawiera wszystko i 10 rysunkami, które zawierają każdy z komponentów osobno. Zresztą za chwilę będzie taki slajd, gdzie będę pokazywał, że są rysunki pod tytułem topologia fizyczna, topologia logiczna, schemat instalacyjny, schemat przepływów A, B, C, B, Z i tak dalej. W dużej części przypadków to wszystko da się ładnie upakować na jednym rysunku, nie zawsze, nie należy przesadzić, bo to też pogarsza czytelność, no ale możemy próbować znaleźć swój indywidualny złoty środek dokumentowania. Kolejna rada. Jeżeli rysujemy rysunki, to najczęściej jest tak, że te rysunki no, podchodzimy indywidualnie. Tak? Mamy projekt infrastruktury internetowej, on będzie inny, projekt kawałka data center, on będzie inny. Natomiast zawsze możemy sobie znaleźć część wspólną, czyli taki stały przybornik podstawowych elementów. Czyli na przykład to są jedne z takich podstawowych elementów, które ja często stosuję, tak? Kółeczko, puste,
które nam mówi, że to jest interfejs VLAN. Jeżeli kółeczko sobie odpowiednio pokolorujemy na dwa kolory, których używam, to na przykład jest to interfejs VLAN, ale z założoną jakąś polityką, albo jest to interfejs HSRP, tak? Jeżeli trzymamy się tego formatu, to zawsze to widać, jest to proste. Jeżeli mam jakieś obiekty specyficzne, tak jak tutaj, które sobie wymyśliłem na poczekaniu, to jest to też dobre, tylko tak jak przed chwilą powiedziałem, musimy do tego dorobić legendę. Bo nic tak człowieka nie drażni, jak super świetny rysunek z dużą ilością obiektów, ale nie wiadomo, co to znaczy, tak? Bo to się samo nie komentuje. Tak samo sobie wypracujmy pewien stały sposób oznaczania połączeń, tak? No bo może to być kreska, może to być taka drabinka. No ale możemy znaleźć jakiś zawsze wspólny środek, tak jak na przykład w tym przypadku. Mamy drabinkę, która nam określa podsieć LAN, mamy oznaczone VLAN, jego nazwę podsieć, tak? Tak samo na przykład często używam takiego formatu dla oznaczenia połączenia punkt-punkt, gdzie jest trunk i od razu na tym trunku mamy zaznaczone VLANy, które po tym trunku sobie chodzą, tak? Bo tak mamy skonfigurowane te urządzenia, że jest to poblokowane. To też jest jeden z stałych, tak powiem, elementów gry. To można sobie wypracować i się zawsze tego stosować, żeby nie wymyślać koła od początku. Co również polecam? Płaszczyzny półprzezroczyste. Większość programów Avision na pewno potrafi robić takie rzeczy, że możemy sobie zdefiniować przezroczystość dla danego obiektu i wtedy od razu, jeżeli mamy kilka obiektów, to widzimy, co jest częścią wspólną, a co jest częścią rozłączną. Tak? Tak jak w tym przypadku możemy sobie oznaczyć, wydzielić tymi żółtymi prostokącikami sajty, czy dwie lokalizacje i na to nałożyć sobie jeszcze topologię IGP i topologię BGP. Całkiem zgrabne i czytelne, moim zdaniem. Kolejna rzecz, walczmy z nadmiarowością danych. To znaczy możemy sobie to oznaczyć dowolnie, dziwnie i szczegółowo, ale jak będziemy mieli za dużo danych, to się w pewnym momencie w tym wszystkim zgubimy. Tak jak mamy tutaj przykład. Mamy dwa routery, na każdym sobie pieczołowicie napisaliśmy jego adres, ale możemy sobie również pieczołowicie napisać, że to jest podsieć, tak, jakaś i router ma jakąś końcówkę adresu z jednej lub drugiej strony, tak? Bardzo prosty przykład. Inny prosty przykład. Mamy trzy połączenia między routerami. Oznaczamy sobie porty tych połączeń. Oznaczamy sobie, że te połączenia są w jakimś bundlu, czy tam Ether Channelu, czy jakim, cokolwiek by to nie było. No fajnie, ale możemy to wszystko skompresować, tak żeby tych informacji nie powtarzać. Więc robimy sobie jedną kreskę. Na tej kresce zaznaczamy, że ona się składa tak naprawdę z trzech fizycznych połączeń. No i kompresujemy to tak, jak się da. Czasami się da, czasami się nie da. Opisujemy te porty i zaznaczamy sobie, że to jest bundle, tak? No, ono ma jakiś adres. Też jeden z przykładów, który czasami stosuję. Kolejna sztuka, umiejętne oznaczanie interfejsów. I tu mamy taki przykład na przykład. Jak sobie patrzymy, co jest z lewej strony, to tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie nie wiadomo, o co tu chodzi, tak? Bo mamy router, mamy jakieś trzy interfejsy, domyślamy się, fizyczne, to mamy jakiś interfejs bundle, czy domyślamy się, aha, to któreś z tych interfejsów są w bundlu. Mamy do tego loopback. Mamy do tego dociągnięty jakąś podsieć typu VLAN. No ale nie za bardzo wiemy z kolei, którym interfejsem fizycznym ten VLAN tu do nas dochodzi, tak? Jest to narysowane, ale z czytelnością słabo. Więc ja bym zrobił, ja bym to przerysował w ten sposób, tak? Mamy te same porty fizyczne, natomiast mamy zaznaczone, że te porty są w bundlu. Mamy zaznaczone, że na tym porcie fizycznym jest dociągnięty, jest skonfigurowane 802.1Q, jest pokazany, jaki to jest VLAN i jest w postaci takiego ślicznego, okrągłego kółeczka, że jest w środku interfejs logiczny typu VLAN. Bach. Czytelne? Można zrobić. Da się? Da się. No i to już o czym wspominałem. Kompleksowe podejście do rysowania, tak? Kiedyś za starożytnych czasów rycerskich
dostawałem rysunki topologii fizycznej, dostawałem rysunki topologii logicznej. No i teraz następował drugi proces myślowy reverse engineeringu, tak? Co autor miał na myśli, tak? Jak to się ma jedno do drugiego? Jak topologia fizyczna się mapuje na topologię logiczną? Zawsze to wychodziło słabo. W przypadku takich kompleksowych rysunków, tak jak chociażby tutaj, mamy tutaj jak najbardziej miks topologii fizycznej i logicznej pokazany. Oczywiście nie przesadzić z tym all in one, żeby to nie było tak, że to jest jeden rysunek i chcemy na nie wszystko koniecznie umieścić, bo to się czasami nie uda, nawet jeżeli to sobie zrozumiemy w formacie A0. No ale próbujmy, tak? Wtedy dużo łatwiej to się czyta, no i dochodzimy do takiego elementu, że faktycznie dokumentacja sieci kończy się jednym rysunkiem, czy dokumentacja jakiegoś systemu konkretnego. Kolejny hint, możliwość zaznaczenia głównych ścieżek przepływu informacji, tak? Tych najbardziej krytycznych, czyli tych tak naprawdę, które nam definiują sposób działania systemu. Oprócz tego, że mam sobie rozrysowaną jakąś topologię bardziej lub mniej fizyczną lub logiczną, możemy sobie od razu, i to najlepiej w kolorze wychodzi, wyrysować, no tak jak tu mamy dla przykładu, ruch kliencki, który przechodzi gdzieś tam z jakichś sieci dostępowych, tu z tej strony, przez tej strony, przez firewalla do jakiegoś portalu, prawda? I osobnym kolorkiem wymazaliśmy sobie tutaj ruch kontrolny, który się pomiędzy urządzeniami i przez firewall odbywa, tak? No. Czasami to wystarczy do całkowitego zrozumienia, po co tak naprawdę te wszystkie pudełka tu są. Można czasami dawać istotne fragmenty konfiguracji, natomiast najczęściej niestety jest tak, że jak mamy taki duży, kompleksowy rysunek, to z miejscem jest krucho. Więc jak mamy miejsce, to możemy sobie coś tam dodać. Ja najczęściej tego nie stosuję, no, natomiast często gdzieś tam w rogu mam na przykład, jeżeli jest schemat adresacji loopbacków, tak? I on jest stały, że mam jakiś początek stały i końcówkę, która się zmienia, no to wtedy sobie robimy schemat adresacji loopbacków czwórkowy taki, szóstkowy taki, czy schemat adresacji stykówek też jest według jednego szablonu. I później tylko przy danym loopbacku, przy danym interfejsie robimy sobie kropka coś tam albo kropka coś tam i już wiadomo, co jest na początku. No i o narzędziu już mówiłem, tak, że tak naprawdę trzeba je wykorzystać. Trzeba je wykorzystać mądrze, w szczególności tutaj, jeżeli ktoś kiedykolwiek rysował, to niech pamięta o używaniu punktów połączeniowych. Czyli jeżeli dociągamy sobie jakiś wirtualny kabelek do jakiejś ikonki, to niech on się gdzieś tam przyczepi do tej ikonki, żeby nie było tak, że my bierzemy myszką to urządzenie, przesuwamy kawałek w dół, bo chcemy zrobić miejsce, a wszystkie druciki nam dalej wiszą w powietrzu, prawda? Więc niech ten rysunek się, tak powiem, samo modyfikuje w pewnych przypadkach, a nie trzeba go będzie, tak powiem, ręcznie potem popychać. No i są możliwości narzędzia, korzystajmy z nich. No i co? Pora na kilka przykładów, gorszych lub lepszych. Pewnie niektórzy zobaczą jakieś tam swoje kawałki, które już kiedyś widzieli. Ale czemu nie? Przykład pierwszy. Mam 7 takich przykładów. Założenie jest takie, że mamy jakąś tam sieć IP MPLS, to nieistotne tak naprawdę, natomiast są w sieci zrobione usługi szyfrowania, technologię GetVPN wiodącego vendora i co należy udokumentować. Ma być to schemat koncepcyjny, tak? Mamy pokazać taki rysunek, który się sam komentuje. Jak to wygląda, tak? Mamy w sieci serwer IP telefon i mamy telefon IP końcowy, po drodze szyfrowanie pokazać. No i w efekcie zrobiliśmy 2 rysunki. Pierwszy to jest taki schemat koncepcyjny, gdzie jak widzimy stosujemy technikę po pierwsze bloczków, które nam, czy też takich płaszczyzn, które nam po pierwsze mówią, gdzie jest dany węzeł, po drugie nam mówią, gdzie jest dane urządzenie i po trzecie kolejna technika, czyli zaznaczenie głównych przepływów informacji, która jest szyfrowana, w którym miejscu następuje reszyfrowanie, bo takowe tu następuje. No i gdzie jest clear text, tak? Bardzo, bardzo zgrabny schemat, można pokazać nawet menedżerowi i powinien zrozumieć.
Do tego drugi schemat, trochę bardziej już rozdrabniający dany jeden węzeł. No i mamy to pokazane też przy użyciu tych półprzezroczystych obiektów, że jest router, a tak naprawdę jest para routerów redundantna, P1 i P2. Wykreowany jest jakiś VRF i są jakieś interfejsy, tak? I tego typu rzeczy. Także bez tych takich półprzezroczystych obiektów byłoby ciężko, bo trzeba by to jakąś taką kreskową metodą sobie próbować wyobrazić. Moim zdaniem czytelne, ale jak ktoś powie, że to jest absolutnie nieczytelne, to da mu pół godziny, żeby poczekał, już stwierdzi, że to jednak jest czytelne. Drugi, to było proste, teraz będzie jeszcze coraz gorzej. Przykład drugi, dokumentacja zresztą w tej samej sieci. Mamy sieć MPL z usługami VPN-ów L3. Tych VPN-ów L3 jest cała masa. I co gorsza, między tymi VPN-ami, żeby zapewnić realizację usług, następuje masa krytyczna w swojej komplikacji wymiana root targetów. No i trzeba niestety to jakoś tak pokazać, żeby to po pierwsze było czytelne, oczywiście po tej pół godzinie na oswojenie się z szokiem. Po drugie, żeby to było administrowalne, czyli dało się to rozwijać w jakikolwiek sposób. No i zostało to wygenerowany taki rysunek. Potem będziemy sobie zoomowali poszczególne fragmenty tych rysunków i omawiali. Gdzie tak naprawdę same urządzenie jako nieistotne w tym procesie pominęliśmy sobie, tak? Znaczy zaznaczyliśmy takimi absolutnie minimalistycznymi kwadracikami. Główną informacją, którą w tym rysunku przekazujemy, jest to, że są VPN-y, tak? W postaci tych ślicznych kreseczek. Tych VPN-ów jest, jak widać, troszeczkę tutaj. I jest wymiana informacji pomiędzy nimi, tak? Czyli VPN-y w poziomie, wymiana informacji w pionie, tymi kreseczkami. I tak w takim wyzumowanym kawałku. Możemy to dokładnie w ten sposób czytać, że do VRF-u, który ma tu jakąś swoją nazwę, bo jest zdefiniowany, ma tam jakieś root targety przypisane domyślnie. Do VRF-u, bo strzałkę mamy w tą stronę, tu jest tak może nie za bardzo widać, to jest grot tej strzałki. Z tego VRF-u, czyli UC tam z jakąś opcją, bo to jest zmiana tak naprawdę, to B1, bo w różnych sajtach to różnie wygląda, więc to jest nasz parametr. Z tego VRF-u eksportujemy prefiksy, które to mamy zdefiniowane taką naszą prefiks listą, dodając w tym celu, żeby one były wyeksportowane, taki oto root target. To może tutaj słabo widać, bo to są nie za duże czcionki na tym rysunku, no ale po to są w tych kwadracikach opisane jeszcze szczegóły. A eksport sam kontrolowany jest rootmapą tutaj zaaplikowaną na dany VRF. Tutaj z kolei mamy pokazane, że bez żadnej kontroli, już koczką poszczególnych prefiksów, mamy dwustronną wymianę. Czyli nie mamy tutaj listy prefiksów, tylko po prostu mamy dwie strzałki, które nam mówią, że wszystkie prefiksy między VRF-em A i VRF-em B sobie wymieniamy. No i to jeszcze tak dla porządku jest linia demarkacyjna między dwoma obszarami, czy też dwoma węzłami sieci. No i tak naprawdę każdy z tych tutaj eksportów można sobie przeczytać i tak naprawdę wczytując się w ten rysunek od razu wiadomo, które urządzenia, bo tutaj jeszcze pamiętajmy, że są te urządzenia schematycznie przedstawione, z którymi innymi urządzeniami mogą się komunikować i jakimi prefiksami. No, sieć jest dosyć skomplikowana, no więc dokumentacja też jakoś musi tą komplikację odtwarzać. Trzeci przykład, też hardkorowy. Należy udokumentować jedną z lokalizacji brzegu sieci, jest duża ISP, ma tam dużo routerów. No ale musi być typowy rysunek all-in-one, tak? Czyli mamy dokładnie jeden rysunek, który sobie tam drukujemy w formacie A0 albo rzucamy sobie w naszej nocy na rzutniczek i zawsze go mamy pod ręką, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje.
Musimy tu odzwierciedlić w miarę szczegółowo topologię routingu IGP, BGP, no i nasze piry, tak? Czyli wszystko to, co jest, tak powiem, podstawą pracy działania ISP. No i tu oto mamy taki piękny, kolorowy rysuneczek, który zaraz sobie wyzoomujemy, żeby pokazać, jak to wygląda, bo ja tak jak w standard disclaimerze napisałem na tej prezentacji, to może nie wyglądać za dobrze, szczególnie z tylnych rzędów. I co tutaj mamy zastosowane w tym oto kawałku? Przede wszystkim legenda, tak jak powiedziałem, musi być legenda, bo stosujemy tu dużo kolorowych obrazków, ikonek, napisów, w związku z tym każdy z nich ma jakieś swoje znaczenie, tutaj udokumentowane. Po drugie, to co już powiedziałem, mamy w rogu schemat adresacji, bo mamy jakieś loopbacki w sieci standardowej, w związku z tym schemat adresacji jest stały, żeby nie powielać tych długaśnych, w szczególności szóstkowych adresów. To mamy w rogu gdzieś schemat adresacji loopback, jako najczęściej w sumie najważniejszego adresu w routerach BGP. Mamy zaznaczone tymi półprzezroczystymi płaszczyznami obszary routingu, tak? Czyli widać, gdzie się kończy jeden AS, gdzie się zaczyna drugi AS. Widać, że tu jest rozciągnięte IGP w postaci ISA i ona obejmuje również interfejs tego routera, a z drugiej strony mamy jakieś inne IGP i ona obejmuje pozostałe interfejsy routera, tak? W miarę widoczne póki co, jak już się wytłumaczę. Mamy pokazane peeringi, tak? Tutaj zgodnie z legendą te czerwone kreseczki to są nasze peeringi. I zarówno peering IGP, czyli w postaci tych szarych kropeczek, bo to są loopbacki, jak i peeringi zewnętrzne eBGP w postaci tych czerwonych kropeczek, bo to są peeringi związane z fizycznymi interfejsami. No adresacje to wiadomo są, ale to też w postaci kropka coś tam albo dwukropek coś tam, bo tak jest po prostu w postaci kompaktowej najłatwiej to przedstawić. Ale również mamy pokazane metryki, tak? Metryki IGP, metryki eBGP, czy jakiegoś meda zapodajemy, to jest od razu pokazane. Więc patrząc na ten rysunek patrząc na cały rysunek, tak? I patrząc, gdzie są jakie metryki, od razu sobie łatwo wyobrazić, którędy ruch będzie nam wchodził, którędy nam będzie wychodził, tak? Tak pi razy oko. Tutaj jeszcze jeden taki wymyślony feature, mianowicie mamy peeringi eBGP, ale na skonfigurowanym interfejsie HSRP, czyli robimy sobie takie dwie niejako kółeczka połączone, które nam symbolizuje interfejs HSRP. No to już jest takie trochę odjechane, no ale cóż, trzeba było to jakoś zaznaczyć. Tutaj wyzoomowany inny kawałek tego rysuneczku, gdzie mamy dla odmiany pokazane już szczegóły peeringów. Czyli jeżeli mamy jakieś ACL-ki na peeringach z pirami z naszymi zewnętrznymi, a zawsze mamy, to też są zaznaczone, przynajmniej, że one są zaznaczone i jest ich nazwa podana, żeby sobie łatwo było to odczytać i sprawdzić. I jeżeli mamy jakieś polityki peeringowe, to od razu mamy, tak, ich nazwę, że jest jakaś prefix lista, czy jakieś filtrowanie SPAF i w którym kierunku, tak, że od razu mamy zaznaczone, po nazwie można się odwołać do konfiguracji i sobie zobaczyć. Co jeszcze? Taka jedna fajna rzecz, mianowicie jeżeli mamy dużo klientów dołączonych i dużo tych kresek by było, to sobie możemy to w takiej fajnej, kompaktowej postaci rozwinąć i każdego klienta niejako jedną kreseczką podłączyć do naszego pira. Czwarty przykład z siedmiu to blok kreowania usług IP u operatora szerokopasmowego. Nie będę się już wgłębiał w wszystkie rzeczy, które to skonfigurowano. Natomiast trzeba to pokazać w sposób w miarę czytelny, tak, na rysunku. No i to wygląda generalnie tak. To powinienem dać pół godziny na złapanie oddechu. Ale sobie wyzoomujemy i pokażemy, że jednak jest sporo informacji na tym rysunku, ale jest to przedstawione w sposób w miarę czytelny. Czyli po pierwsze mamy tymi płaszczyznami półprzezroczystymi pokazane, że tu na przykład na zielono zaznaczono komponenty routera,
A, bo to właśnie nie powiedziałem, że jest, to jest generalnie tak, że jest router i w tym routerze są moduły usługowe, tak? I te moduły usługowe można traktować jako osobny router, który jest w środku routera. W związku z tym tutaj osobnym kolorem, osobnym bloczkiem zaznaczyliśmy sobie właśnie te komponenty usługowe, tego modułu usługowego. Mamy symbole portów fizycznych, więc od razu wiemy, którymi portami fizycznymi nam, które interfejsy logiczne będą dostępne na zewnątrz. Mamy te nasze interfejsy routery w postaci tych standardowych symboli, które nam kiedyś przedstawiłem, które właśnie często wykorzystuję, czyli kółeczka. Tu jest pewna nowość, która występuje tylko na tym rysunku, czyli interfejsy logiczne load balancera, bo jest tu też load balancing zrobiony. No to oczywiście wszystko powinno być w legendzie. No i przepływy danych, tak? Czyli to, co tak najbardziej wystraszyło na początku tego rysunku, jak się pokazało, to przepływy danych, tak? W górę i w dół, jak przepływa ruch przez poszczególne komponenty routera. Przykład piąty, przedostatni. Firewall wymiany ruchu między VPN-ami. Czyli mamy sieć MPLS VPN, zainstalowane jakieś firewall. No i należy pokazać, jak ten styk, jak ten ruch jest wymieniany i jak wygląda szczegółowa implementacja. Pół godziny. Minęło. Dobrze, to teraz wyzumujmy sobie, bo żeby pokazać, dlaczego jednak to może być czytelne. Znowu mamy bloczki, tak? Czyli mamy pokazany bloczek żółty, jest to firewall fizyczny, tak? Są dwa firewall generalnie dla redundancji, firewall A, firewall B, zaznaczony firewall fizyczny. W firewallu fizycznym mamy wykreowane firewalle logiczne, więc mamy każdy taki firewall logiczny wydzielony tym na różowo, czy też brzydki kolorem, w każdym razie tutaj widać na tej prezentacji. Świnka, no, brudna świnka. W środku tego firewalla wirtualnego jest interfejs logiczny, tu jest adresacja i ACL-ka podstawowa, która nam kontroluje ruch wchodzący do tego firewalla. Jest pokazane taką klamrą, przez które porty fizyczne w tym firewall, tak? Bo to żółte to jest firewall fizyczny, więc jest pokazane, którym portem fizycznym do tych interfejsów logicznych ruch się będzie dostawał. Od razu wiadomo, tak jest mapowanie fizyki do logiki. No i jest pokazany routing, tak? Tymi strzałkami, jak są skonfigurowane routingi, tak? Jakimiś symbolicznymi nazwami, że na przykład jakiś tam internal management, ruch do internal management jest skierowany w dół i tam przez adres .5 sobie wychodzi w dół. Z kolei te firewalle współpracują, bo tu widać na tym dużym rysunku, te firewalle współpracują z VPN-ami wykreowanymi na routerze PE, tak? No i ta druga część tego rysunku, czy też środkowa, to jest tak naprawdę pokazane, tak? Który to jest VRF, czyli w którym VRF-ie są interfejsy współpracujące z interfejsami firewalla. Jest pokazana nazwa symboliczna tego VPN-u, tak informacyjnie u góry, że ten VRF to jest częścią jakiegoś tam innego VPN-u. Są te interfejsy w postaci naszych już ulubionych kółeczek. Jest interfejs HSRP zaznaczony, ponieważ to jest redundancja. PE1 ma adres, PE2 ma adres, jest HSRP pomiędzy nimi. Jest pokazany routing, tak? Czyli jest pokazany routing, który współpracuje z tym routingiem, tak? Ten routing nam wypycha ruch tutaj do firewalla defaultem, a z powrotem mamy jakiś tam specyficzny routing, tak? Pokazany. Od razu wiadomo, już bez rysowania przepływów, jak mniej więcej ta informacja jest wymieniana. No i standardowa rzecz, czyli VLAN IP i takie typu rzeczy. Przykład szósty, przedostatni. Już bez opowiadanie założeń. Mamy system PKI, też rozpięty między dwoma data center, z którego korzystają coś klienci PKI. Tam mamy routery CA w różnej hierarchii. Mamy jakieś firewall, mamy bazy danych, które te wszystkie certyfikaty zbierają. No i co na takim rysunku my jesteśmy w stanie pokazać? Całkiem dużo, czyli przede wszystkim zaznaczamy sobie ślicznymi prostokącikami, w jakiej lokalizacji się znajduje, jaki komponent systemu. Czy mamy data center A, mamy data center B i mamy jakąś sieć dostępową, w której są klienci PKI. Mamy pokazaną strukturę VRF-ów, nałożoną na
To pokazanie jest zrealizowane poprzez nałożenie kwadracików takich właśnie półprzezroczystych, czyli one nam pokazuje, że część wierofów jest lokalna dla data center, a część wierofów się rozciąga pomiędzy nimi. Jest przedstawiony mechanizm redundancji, ponieważ niektóre z tych serwerów PKI są redundantne, w związku z tym jest A i B. Oczywiście jest to przedstawione trochę, znaczy trochę większą liczbą kolorów niż w poprzednich rysunkach, no ale dlatego tylko, że po prostu jest więcej tutaj przepływów, tak? Te przepływy są tutaj, o właśnie są pokazane w legendzie, tak? Coś jest przepływem bazodanowym, coś jest tam przepływem SCP, jak gdzieś tam CRL-e przechodzą. No i to przechodzi sobie przez tam jakąś, część przechodzi przez firewall, część przechodzi przez bezpośrednio, od razu mniej więcej można się domyśleć architektury systemu. No tam hostname, wszystkie nazwy, to jest oczywiste, bo zawsze na takim rysunku musi być. No i ostatni przykład na przykład, tutaj challenge był największy. Mamy styk PC, też w sieci MPLS VPN, niektórzy się uśmiechają, bo wiedzą co chodzi. I musimy pokazać tak naprawdę wszystko, co się da. Czyli mamy redundację urządzeń, trzeba pokazać, że mamy 2P, mamy 2C. Jest redundancja fizyczna, logiczna, do tego są rozdzielne VRF-y, część rzeczy idzie po trunkach, trzeba pokazać, którymi trunkami idą które VLANy, żeby było śmieszniej, jeszcze tam jest zaaplikowane szyfrowanie, czyli są jakieś kryptomapy. Do tego jest jakieś markowanie site of origin, bo to się często przydaje w PLC, FE i GRP, no generalnie wszystko. No i chcemy to pokazać tak, jak się da kompaktowo, tak, bo tak sobie wymyśliliśmy, że tak będzie najładniej pokazać na jednym rysunku. No i wychodzi nam taki oto, jedni powiedzą potworek, a drudzy powiedzą rewelacyjny obrazek, który nam przedstawia dokładnie wszystko to, co chcieliśmy. No i teraz najeżdżamy sobie z lupką na to. Oczywiście legenda, tak? Mamy tu sporo obiektów, które się same nie będę komentował, więc sobie opiszmy to w ładnej ramce obok. Co jest co? Mamy połączenia fizyczne, bo mamy zaznaczone połączenie fizyczne między naszym routerem PE a routerem CE. Na tym połączeniu fizycznym jest identyfikator, że to jest łącze L2. Jest zaznaczone, że jest to połączenie, na którym jest skonfigurowany trunk 802.1. Pokazana jest lista VLANów, zgodnie z tym, co kiedyś opisywałem. Są te porty tutaj i po stronie PE, i po stronie CE zaznaczone. Są zaznaczone również interfejsy logiczne, tak, że to są interfejsy typu VLAN, czyli kropka coś na Cisco. Jest interfejs loopback. Są pokazane dwa rozłączne obszary IGRP. One są, każdy jest w osobnym VRF-ie i każdy z tych VRF-ów jest tutaj zamarkowany kolorem. Znaczy jest jaśniejszy niebieski, to jest jeden VRF, jeden obszar IGRP, ciemniejszy niebieski, to jest drugi obszar IGRP. Więc jest to rozróżnienie od razu widoczne na rysunku. Co jest co? W routerze C jest jeden obszar IGRP, więc on tutaj jest na szaro zaznaczony. Tutaj są wszystkie te obszary zaznaczone oczywiście w legendzie, router ID i wszystko, żeby było lege artis. Jest markowanie site of origin w postaci takiej kreski, czyli że w tą stronę będziemy markowali nasze trasy. No i wreszcie finalnie jest pokazana redystrybucja, tak? Że z tego obszaru EIGRP do naszego BGP, czy też tam multiprotokół BGP w tym przypadku, redystrybuujemy sobie te nasze wszystkie trasy. Więc tak jak to wygląda słabo, prawda, na początku, ale jak ktoś usiądzie i właśnie po kolei wytłumaczy, co jest po kolei, jaka jest logika w tym rysunku, to zaczyna to mieć sens. No a jeszcze oczywiście zapomniałem o tych naszych kryptomapach nieśmiertelnych, też zaznaczonych osobnymi kolorkami, bo to są różne kryptomapy. Różnie ruch szyfrujący zaznaczone. I to by było tyle. Tak naprawdę każdy sobie musi wypracować jakiś sposób malowania. Dla tych, co lubią konkursy typu Mam Talent, polecam taką stronę Rate My Network Diagram.
Tam jest cała masa głupot i różnych dziwnych rzeczy, na które ludzie wpadli i chcieli się tym pochwalić, jak oni to namalowali. Natomiast jest też dużo sensownych pomysłów, z których można sobie tak naprawdę czerpać inspiracje i wpaść, ale że faktycznie to w ten sposób też można przedstawić i to też jest czytelne. Także jak ktoś się boi eksperymentować, to zapraszam, można się pośmiać, nie ma tam żadnych profitów od tej strony, ale ją pokazuję. I dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to...